Lecimy do Bangkoku. Odcinek drugi pod tytułem Lecimy Aeroflotem. Bardzo ciekawe doświadczenie, muszę wam powiedzieć. Bardzo ciekawe. Bilety kupowaliśmy tak jak normalnie, z bardzo dużym wyprzedzeniem. Gdzieś tak w maju chyba. W czasie, kiedy już zaczął się ten bliskowschodni bałagan z ograniczaniem przelotów nad Arabią Saudyjską i tak dalej. Więc stwierdziłem, że po prostu lepiej ten cały bajzel ominąć i polecieć bardziej na północ, czyli przez Moskwę. Trochę tak z sympatii, ponieważ wiele, wiele lat temu na wschód lataliśmy głównie przez Moskwę, bo takie były możliwości po prostu. No więc polecieliśmy przez Moskwę, zamówiliśmy bilety. Okazało się niestety, że nie można od razu sobie wybrać miejsc, na jakich się będzie się działo. Dziwny trochę system, nie można tego zrobić online. Okazało się, że można to zrobić na dzień przed wylotem i nawet nie online, tylko trzeba było zadzwonić do biura obsługi i tam wszystko podać, numer butów też. I dopiero wtedy pani wprowadziła to wszystko do systemu i przydzieliła ci miejsca, właściwie jakie chciałeś. No więc jedziemy na lotnisko, lecieliśmy z Schönefeld w Berlinie do Moskwy i z Moskwy do Bangkoku. Dolatujemy do Moskwy, lądujemy, jest noc. Nie podchodzimy do rękawa. Wielu ludzi jest trochę rozczarowanych, bo wielu ludzi leci na południe i są bardzo lekko ubrani. Podjeżdżają autobusy, wychodzimy po schodkach na dół, ładujemy się do autobusu. My byliśmy w ostatnim autobusie. Trzeba się było jakoś tam poubierać. Na zewnątrz jest minus kilkanaście stopni. Normalna Moskwa. W styczniu, co chcesz. Wjeżdżamy do lotniska, do strefy tranzytowej i okazuje się, że Moskwa ma punkty kontrolne na strefie tranzytowej, tak jak kiedyś bywało na innych lotniskach i z czego te inne lotniska szybko zrezygnowały, bo robił się taki bajzel, że to się po prostu nie opłacało i linia traciła twarz. Tutaj niestety okazuje się, że jest jedna linia punktów kontroli dokumentów i to idzie bardzo szybko, bo w zasadzie cała procedura to jest spojrzenie na paszport, spojrzenie na twarz, porównanie nazwiska na bilecie i w paszporcie i poszło w ogóle. Ale za tą linią jakieś 12 metrów najdalej jest ściana. I w tej ścianie są jedne drzwi po lewej, drugie drzwi po prawej, dwuskrzydłowe, niezbyt szerokie i tam się robi korek. Okazuje się, że za tymi drzwiami są po dwie maszyny prześwietlające bagaż. No i tutaj nie może iść szybko. Ponieważ wylądowały dwa czy trzy samoloty równocześnie, więc w tym niedużym stosunkowo pomieszczeniu jest jakieś 1000 osób, a może lepiej. Ludzie zaczynają się buntować, krzyczeć, buczeć. Robi się potworny hałas. Pani, z którą rozmawiam, która robiła te odprawy, mówi, no, że bardzo jej przykro, że ci, którzy mają późniejsze odloty, powinni się wycofać i tak dalej, ale to trzeba powiedzieć najpierw. Robi się naprawdę gorąco, sufit jest niski, wentylacja nie działa, więc u mnie pikawa zaczyna chodzić, wycofuję się z tego bałaganu, siadam na pół godziny na ławce i faktycznie po tej pół godzinie robi się trochę mniej tłoczno. I można spokojnie przez tą drugą linię kontrolną przejść. Zamiast mówić, że przykro nam bardzo i żałujemy naszych pasażerów, to trzeba to po prostu przebudować, panowie. Tak się nie robi na światowym lotnisku. To jest po prostu, mówiąc po poznańsku, poruta.
i tyle. Dobra, idziemy na lotnisko. Lotnisko jest takie normalne, bez żadnych cudów. Są toalety, nie najgorsze. Męskie czyste, damskie mniej czyste, jak moja żona twierdzi. Potem szukamy swojego miejsca odlotu. Się okazuje, że tam, gdzie się zbierają pasażerowie już do konkretnych lotów, nie ma toalet na przykład. A to duży błąd, bo pasażerom należy dać się wysikać przed wejściem do samolotu, żeby potem w samolocie nie robili ruchu i nie biegali do toalety co chwilę. To taka rada bezpłatna starego podróżnika dla zarządu portu Szeremietywo II. Samolot zaczyna startować i uwierzcie mi, zawsze jestem pod wrażeniem potęgi tego samolotu. Od 50 lat jestem inżynierem. Znam teorię żagla, znam teorię, bo sam ją wykładałem, znam teorię skrzydła, bo to jest prawie to samo. Do dyplomu robiłem badania cieczy, przepływów cieczy nie newtonowskich. Więc jakby w temacie jestem. Ale ilekroć taki samolot o pustej wadze kilkadziesiąt tona, a załadowany waży setkę, odrywa się od tego pasa startowego, to ja sam sobie mówię, jak to jest cholera możliwe. I zawsze jestem pod wrażeniem tego. I to nie ma nic wspólnego z techniką. To jest po prostu magia. Start takiego ogromnego samolotu. Dla mnie zawsze tak samo. Startujemy. Są pierwsze wózki z napojami. Później są posiłki. Po posiłku jest pora odpoczynku. Przygasają światła. I co się okazuje? Nikt nie chodzi z napojami. A w samolocie, w takim długim rejsie, powietrze jest bardzo suche. Więc można pójść, poprosić o kubek wody czy soku i bez problemu się dostanie. Ale panowie, to tak się nie robi. To co godzinę powinny chodzić panienki z tacą pełną napojów i serwować każdemu, kto się obudzi. To nie jest taki serwis, o jaki chodzi. I zbliżamy się powolutku do celu. A teraz gnije w tym wyżej czwarty dzień. I obwiniam bezpośrednio oto linię Aeroflot. Bo jak już dolatywaliśmy do końca, to na głowę zaczęło mi kapać kropki wody. Okazało się, że z tych kratek, które są u góry, padają takie krople, a moja żona twierdziła, że te kratki były bardzo brudne. O czym to świadczy? Ano, świadczy to o tym, że system klimatyzacji w tym samolocie nie był czyszczony od lat pewnie. Nie wiem, czy w ogóle kiedyś był czyszczony. To jest też podejście i filozofia obsługi klienta, proszę Państwa. Nie wiem, być może ja jestem specjalnie uwrażliwiony na takie rzeczy, ale to świadczy o grzybicy po prostu w systemie klimatyzacyjnym. W samochodzie powinieneś to czyścić co roku. W samolocie, w którym przewijają się tysiące ludzi, dużo częściej. Dolatujemy do Bangkoku, samolot ląduje, załoga żegna pasażerów, tak jak to się normalnie odbywa we wszystkich liniach. Wychodzimy do rękawa, jest już cieplutko. U wylotu rękawa stoi parę osób. Stoją młode dziewczyny z takimi dużymi kartami, na których są napisane nazwiska
i łączone, czy connecting lights, to łączone połączenia. Więc one są po to, żeby ludzi, którzy mają dalsze połączenia, wyciągnąć z tego tłumu i przeprowadzić tranzytem do następnych samolotów. Obok stoi facet z takim fotelem na kółkach. Ja nie wiem, czy on był zamówiony, czy stał tak na wszelki wypadek, ale był taki gość i czekał na kogoś, kto ma problemy z chodzeniem. A za nimi stał młody człowiek z dużą kartą i na tej karcie była informacja. Państwa, pasażerów lotu takiego i takiego, bagaże będą do odbioru na taśmie numer 9. I to już mnie załatwiło. Informacja na przylocie. Ale to nie wszystko. Idziemy do głównego korytarza, zbliżamy się do centrum i jest informacja. Suvarnabhumi w Bangkoku ma dwa takie centra odprawowe. A informacja mówi tak. Centrum odprawowe jest bardzo obciążone. W związku z tym prosimy Państwa o przejście do centrum odprawowego numer 2. To jest dosłownie 200 metrów dalej. I my tam idziemy. I się okazuje, że przed nami są dosłownie dwie albo trzy osoby. Więc odprawa odbyła się błyskawicznie. Schodzimy na dół. I co się okazuje? Już są nasze bagaże. I pierwszy raz w życiu moje bagaże przyjechały, no chyba w pierwszym kontenerze. Bo pokazały się na taśmie dosłownie po 3 minutach. Co mnie już zupełnie załamało. To, co mówię, o czym świadczy to, co mówię? Proszę Państwa, to nie musi być różnica sprzętu, bo ten sprzęt jest identyczny. Może być ten sam sprzęt, mogą być tacy sami albo podobni ludzie, bo ludzi można wszystkiego nauczyć. Ale to jest kompletnie inna filozofia obsługi klienta. Tam jest tak, jak jest, a tutaj jest filozofia dania wszystkiego, co możliwe pasażerowi, który tu przyleciał. Nareszcie dobiliśmy do ostatecznego celu podróży. I teraz popatrzcie. Możesz być zmęczony jak pies całym rokiem. Możesz być wkurwiony. Możesz być szokowany, chociażby śmiercią Adamowicza, bo usłyszałem to 2 dni temu. Ale jak widzisz coś takiego, to zdrowiejesz. A tutaj jest tak. Więc ja zaczynam od tego momentu powracać do życia. Wyłączam telefony, smartfony, całe to gówno, które przynosi różne dziwne rzeczy. I zaczynam odpoczywać. Mam tego jeszcze parę tygodni przed sobą i dzięki Bogu. Odpoczywamy. Dopiero tutaj zdajemy sobie sprawę, jak bardzo jesteśmy związani z tym krajem. Wręcz zakochani. Nie możesz nie kochać kraju, który 20 parę lat temu ratował ci życie, jak w moim przypadku. I to tłumaczy chyba, dlaczego od lat żyjemy w rozkroku między Tajlandią a Polską. Ale wszystko się niestety kiedyś kończy. Na dzień przed odlotem dostajemy SMS-a o zmianie godziny odlotu. No ładnie. Przyjeżdżamy na lotnisko bardzo wcześnie i słusznie, jak się okazuje, bo kolejka
dwugodzinna i nic nam nie załatwiają. Przestawka do drugiej kolejki, następne dwie godziny. No i tutaj po wielkich bólach dostajemy przebukowanie, dostajemy bony na lunch. I proszę bardzo, dostajemy również karty pokładowe na jeden lot i na drugi. Zjadamy lunch na dole w food cornerze i przychodzimy na normalną odprawę o godzinie 13:30-14:00. Gdzieś koło 16:00 ładujemy się do samolotu i cały dzionek spędzony na lotnisku, mało przyjemne. Jedziemy autobusem do samolotu, ponieważ jest to pozaplanowy samolot, więc nie ma rękawa. I ładujemy się do samolotu, to Dreamliner 777. Nie lubię tego samolotu, bo wąski, ciasny. Kto nie leciał Airbusem 380, ten nie wie, co to wygoda. No i w końcu siadamy. I dostajemy kocyki. Okazuje się, że w kocykach są włosy po poprzedniej pasażerce. No ale nie wszystkie są takie, bo reszta ma foliowane, czyste. Startujemy powolutku. Potem przychodzą napoje. Po napojach jedzenie. I tutaj trzeba powiedzieć, że jest to bardzo przyzwoite. Porcja moja bezglutenowa. Pierwsza i chyba najlepsza w życiu, jaką zjadłem. Naprawdę. Ale jest to catering Thai Airways. Druga to jest porcja mojej żony. Również niezła i smaczna. A jak już pojedli, no to trzeba pospać. I znowu okazuje się, że w czasie tego snu, a lot trwa 11 godzin, nikt nie chodzi z napojami. Szkoda. Rano pobudka, kawa i śniadanie. Również niezłe, bo to jest moja bezglutenowa porcja. Naprawdę bardzo dobra. Bardzo smaczny chlebek bezglutenowy. Śniadanie mojej żony też całkiem niezłe. I na to naprawdę nie można było w tym rejsie narzekać. I powolutku lecimy do Moskwy. Wysiadamy z trwogą w sercu. Idziemy na tą strefę tranzytową i się okazuje, że jest parę minut po północy i prawie nikogo tutaj nie ma. Szczęśliwi przechodzimy to bez żadnych problemów. I szukamy swojego rękawa i swojego gate'u, jak to mówią. Ale opis jest mizerniutki, bo tutaj nie ma literki D, czy która tam opisuje korytarz, jest tylko numer gate'u, więc żeby się dowiedzieć, gdzie jestem, to muszę pytać pani sprzątaczki. Śmieszne trochę, niby drobiazg, ale dosyć uciążliwy. Nockę na Szeremietiewie, do rana leżymy na takich leżankach, w miarę wygodnych, ale jak dla mnie za krótkich. A kto się nie załapał, to ma normalne siedzenie. I to jeszcze z podłokietnikami stalowymi, więc jeśli ktoś się chce położyć, no to proszę, to przyjmuje taką dziwną pozycję jak ta pani. A to jest chyba złośliwość, ale to nie tylko na tym lotnisku taka złośliwość jest. Woda do picia jest jedna i schowana gdzieś tam głęboko na zapleczu. Musiałem mocno pytać panienkę w kiosku, gdzie się to znajduje, no i w końcu znalazłem. To powinno być przy każdej toalecie, ludzie. No jest już świt. Powolutku się ładujemy do autobusu. Próbuję coś kręcić przez szybę, ale guzik widać, bo szyby są brudne jak pieron. I ładujemy się do samolotu. To jest 737. Lot krótki, więc tu nie ma co się przejmować. Pani mi macha paluszkiem, że nie wolno filmować. To jest ta chyba rosyjska fobia przed szpiegami. To pierwszy raz mi się coś takiego zdarzyło, naprawdę. No i powoli się wszystko ustawia. Kołujemy do startu i wio do domu. Potem oczywiście napoje. Małe śniadanko, czyli sandwich i kawa. No i zbliżamy się do Berlina, wysiadamy i nareszcie w domu. Bye bye. Thank you very much. Dwa tygodnie po powrocie. Film jest gotowy.
ale uważam, że należy się do tego pewien komentarz. Latam liniami lotniczymi różnymi, na różnych kontynentach, w różnych krajach od lat 40. Spotykały mnie różne dziwne przygody. Widziałem różne lotniska. Ale niczym nie byłem tak zdegustowany, jak tym ostatnim lotem i tym ostatnim przejściem przez Szeremietewo 2. To wymaga pewnego komentarza. Opóźnienia mogą się zdarzyć wszędzie. Tutaj na Szeremietewie dzień wcześniej samolot zjechał z pasa, pas był wyłączony i tak dalej. To się mogło zdarzyć wszędzie. Natomiast sposób obsługi, przebukowania tego w Bangkoku, który trwał pół dnia, to naprawdę nie powinno się zdarzyć. To jest po prostu słaba organizacja. Drobne wpadki typu włosy w kocu, coś tam jeszcze. Okej, no trudno, zdarzyły się. Ale na przykład brak roznoszenia napojów w nocy, w długim locie, to już jest wpadka systemowa, to jest po prostu błąd systemu. To jest po prostu wadliwa filozofia obsługi klienta. Awaria, czy też brudny klimatyzator w samolocie, w Boeingu 777, między Moskwą a Bangkokiem, to już jest poważna wpadka. Ludzie będą po tym chorować i na pewno nie będą wiedzieć, komu to zawdzięczają. Natomiast to, co się działo na lotnisku, na przylocie do Moskwy, te kontrole, które spowodowały zgromadzenie tego tysiąca ludzi, a może lepiej w stosunkowo niewielkim pomieszczeniu, to już jest zgroza. To jest śmiertelnie niebezpieczne miejsce. Jeśli ktokolwiek wpadnie tam w jakąś panikę, z jakiejś przyczyny albo bez przyczyny, jak to się zdarza, to ci ludzie się tam zatratują. Ja mam nadzieję, że ten film nie zostanie przyjęty jako film tendencyjny, żeby była jasność. To jest po prostu sprawozdanie z tego, co się stało. Być może mieliśmy wyjątkowego pecha. Być może tak było. Ale uważam, że trzeba to pokazać. I to ma być po prostu rejestracja tego, co było i ewentualnie ostrzeżenie. W każdym razie ja Aeroflotem więcej nie polecę. I to by było na tyle.